14 czerwca 2020, godzina 7:45. Kierujemy się do Ciepłowic na banku i na do Rybnika. Choć wejdźcie się, jakie wymarłe miasto Czechowice Dziedzice. Żywej duszy. Nie wiem, na którym peronie. Peron trzeci, tor drugi. Tak? Ja. Zabytek tak zrujnowany. Ej, cię spokój, wstyd. Wstyd. Hańba. Strzeż się pociągu. Tłumy na stacji. Się przewalają. Normalnie nie ma kaj nogi wcisnąć. Ochyda ten dworzec. Bahnhof. Kaiser Ferdinand. Stary dziedzicki dworzec, zabytek. Wstyd. No ale tutaj ta stacja ma być też remontowana. 15 minut czasu. Do Włodzisławia. Do Włodzisławia? Nawet do Zakopanego jeżdżą. Do Zakopanego zawsze jeździły. Z Bielska do Zakopanego? Zawsze jeździły, z Katowic. Jakoś to, z Bielska do Zakopanego przez Czechowice jeżdżą? No. Z Katowic. Przez Czechowice do Bielska. Aha. Do Żywca, do Jeleśniej. Co mi dasz rady? Dobra. A, nie ma źle. Nie ma źle. Wieszaj swój. Ja to mam powiesić? Co? Ja tu masz hoki. A ja nie wiesz. Nie mi. A ja powiesz. Nie będę go trzymać tyle czasu. Ja nie będę trzymać. Kiedy? Nie będę trzymać. Nawet w los. Normalnie szok. Stary pociąg, ale dostosowany. Nie wiesz. Pardon. Podobno, że się ma otworzyć automatycznie. Perun jest dość wysoki, także nie ma źle. No, trzeba dać pozór. Yeah.
Czekaj, dobra. Bo tam pójdziemy. Tam? No tam jest zejście. Pojazd wyposażony w AED. Dobra. Wypaść z tym kagańcem. Kaganiec ściepać, tak. Nie trzeba. No ale stacja fajna. No nie ma tak zima, ale... Nie ma zima, każdy. Nie pierdolę. Ale Franca to musiała pomalować. I wyciszenia. Nic nie może być. Ale trzeba pobazgać. No to już oficjalnie witamy z Rybnika. Zaraz będziemy wjeżdżać na zielony szlak rowerowy z Rybnika do Ustronia. Mamy zamiar przejechać go dzisiaj minimum do Zebrzydowic. A jak będzie dalej, to zobaczymy. Mamy co prawda wykupione bilety na cuk z Zebrzydowic do Chybio. Czemu do Chybio? No bo do Czarnolesia się nie da zajechać. Ani do Zabrzega, ani do Czarnolesia. Bym mnie tu chciał staranować przez chwilę. Widzicie, jakie wyciszenia koło torów? Dobrze. Możliwe, że i u nas też te wyciszenia się pojawią. Z Obrzegu pewnie. Dlaczego? Bo w Czarnolesiu nie trzeba. W Czarnolesiu nie trzeba, ale... Z Obrzegu ja. Okej, bo auto jedzie. Jankowice. Co to może być? To może być prawdopodobnie kontynuacja tego szlaku z Żor. Ja? Mówimy w Żora wysiedlić. Nie, bo ten właściwy się tutaj zaczyna. No według mapy my jesteśmy na samym początku. Nie? No. Według tego to my jesteśmy na samym początku tego szlaku. No bo tu jest po tym zielony, ale to jest 10Z. No to jest inny. A my mamy 13Z. 13Z, no. Czyli on tu się zaczyna. 10Z odtąd właśnie tu idzie. Ja. Dobra, to zaczynamy. Rzymskokatolicka parafia świętego Jana Sarkandra. To gdzie ten kościół? To zaczynamy. 10Z może kiedy idzie. A on widać, że z Żorów idzie. No. Gotartowice, Żory. Gdyby wiedzieli, to bym z Żora wysiedli. 10 Żorów. No, to bym z Żora wysiedli. No. Tak by to było. Cześć. Tam zarysy kominów elektrowni Rybnik. To jest rzeka Ruda. Bym wiedzieli, to bym z Żora wysiedli. 13Z to jest ten szlak, nie? Tak. 13Z, Rybnik, Ustroń. Jadymy. Czyli to jest ten szlak, co już tam... My pół dziesiątej. Pół dziesiątej, to dobry czas. Taka pogoda by ewentualnie mogła być, wiatr by był. Ale to radio dymina. Tyle by nie czujny było. Ja z pewnością do kościoła idę. No tu skręcamy te kaotory. Tutaj.
No, każdy hełm jest dobry. Tak, i po tym będzie w prawo. Dobra. O! Proszę, jak fajnie familoki zrobione. Elegancko. Familoki. Tak, zabaw jakiś i tu nawet mają kółko, krzyżyk mogą grać. Krowaby mogli wysiec, to ja. Familoki całkiem elegancko zrobione. Teraz jadymy w prawo. Kazimierza Ogrodowskiego. Proszę, no elegancko te familoki wyglądają. Klinkierką wyłożone. Super. Zdaje się mi, że to chyba ktoś Gustaw stąd wie, nie? Z tego terenu tu. Nie wiem. Nie wiem, kto. A ono prywatne chodzi. Ja wiem, to właśnie Kaś tu będzie chyba. Gustaw. Też mają okna na Boże Ciało przystrojone jeszcze. Nie wiem, nie kojarzę, wiesz? Gustaw z kanału Gustaw Bike Vlog. To mieszko teraz w Bielsku. Znany śląski rowerzysta. Pola. Ultramaratończyk wręcz. Co zajechał z Bielska czy z Rybnika nad jezioro Śniartwy. Tam był rekord. Ponad 1400 czy ile tam było. Zajechał se nad jezioro Śniartwy 4 dni bez spania. Zrobił się zdjęcie i wrócił. O jest, jest mania. Odkurzacze wszystko. Jak było zostań w domu, to chłopy w Bielsku dostały mandat za to, że poszły auto. Teraz najprostsze, no. No. To dziwne, bo mi pokazuje, że tu jest rundo, a ja tu żadnego runda nie widzę. No raczej prosto nie przejadę. Co jest grane? Coś jest, mapa nieaktualna, bo już pokazuje rundo, a tu żadnego runda nie ma. Co jest grane? No, szlak idzie prosto, to jakoż to? No dodam ci, że na pewno na rundo było trzeba jechać. No nie, bo prawidłowo idziemy, jadymy. No ale może to było rondo wjechać? UBS Team Work, no firmę, pokazuje to. No ale jak to prosto przecież jest droga. Ciule lecą na tych mapach. Wjechaliśmy kawałek i okazuje się, że to jest dzielnica Rybnika, zwano Ligotą. Trochę tych ligotów już jest. Mieszka się w Ligocie. Urodziło się w Ligocie i teraz też jest w Ligocie. Niestety to nie widzimy szkody górnicze. Droga asfalowana dość fest. Dzisiaj mi też mezy nie podają. Tutaj są my w Rybniku Chwałowicach. Jak ktoś oglądał taki amatorski śląski film Eugeniusza Kluczniuka, Kantpol to się nazywało, to tutaj jest to miejsce, ta chałupa. To jest też moja dalsza rodzina. Bardzo daleko, ale tutaj to było kręcone, jak Jerzy Haberstroch wchodził do tej kałuży. Ja, on już nie żyje niestety, tak samo jak i
Jerzy Cnota. Musimy poszukać, tu przypadkiem flaszki z winem nie ma w tych krzokach. Jak ten tu szukał, nie? On tu szukał? No tu szukał, szukałeś, tę flaszkę ukrył wtedy, nie? A ten z portierni, ten mały mu ją wyżarł. Aha, o to ci chodzi. Ja, to jest to, ten plac tu. Kantpol. Pan Eugeniusz Kluczniok. Tutaj w Klipa grali też. I ten jeszcze tam grał, Jerzy Cnota. I ten, no, z nauki jazdy, jak on się na... Auta stoją, no. Może którym z nich nawet jeździli. Jak on się ten... Z nauki jazdy, jak on się to nazywał? Stasiak. Grzegorz Stasiak, no. Właśnie. Ja, to tutaj to było. Kręcone. Kantpol, Eugeniusz Kluczniok. Reżyseria. No, tam mamy jechać. Czekaj, ten mały to był... Ten łożyrok to był Piotr Mitko, on się nazywał chyba. W każdym razie polecam ten film. To właśnie było klub filmu niezależnego Rybnik. Taki coś tutaj jest i tutaj jest Rybnik Fałowice. Sanktuarium Bożego Ciała w Jankowicach i trwa akurat msza. Chcemy Panu Bogu za to wszystko dziękować, że możemy wierzyć po łasce. Ksiądz jak, Walenty na tym koniu. Nie, zakopano gdzieś tam niepotrzebnie. Wiara jest nam potrzebna do tego, byśmy pamiętali. Był radosnym spotkaniem z tym, który do nas wyciągnie ramiona i powie: przyjdźcie do mnie wszyscy. Wejdźcie do Królestwa Niebieskiego. Duchem Świętym, chwałę Boga Ojca. Ja wczoraj był na mszy niedzielnej, ale sam je odpust, no może jakiego bumbuna się kupi. A u nas się odpust nie udał kompletnie. No to już wiadomo, no. Ja mam całą stówę, aby ją rozmienić. Tadeczkę i to pojadymy. A teraz mi rozmienili. Właściwie tyś bym miał 14 zł odpuść. No. Dobra, przyda. To jak to na odpustach w większości zabawki. No, to zawsze tak było. Tu jest słupek znaku, a znaku za znak zakosili. Ale prosto. Może sobie wiatrak na rower kupimy. Nie na rower, na koło. Właśnie. Za tydzień w Dniepronowie to prawie pojadymy tam. Trzeba będzie iść na odpust. Pojadymy tam? Nie, no, pojadymy. Jak dookoła zapory to raczej pojadymy może. Nie, no chyba raczej nie. No bo to są szkody górnicze. No. Ale na tyle chali nie rosły. To są górnicze, tylko ja tu te chałupy krzywe, no. A my? Ty, my się zagapili. My się zagapili. Zagapili my się. Mieliśmy święć. Pierunie, bo się wywali. Tak. No, bo znaku nie ma. No, bo kieroś Franca zaś znak wzięła. No. Jedź tu człowieku bez nawigacji, a znak wzięty. Potem tak to wygląda, nie? Typowo górnośląski krajobraz. Hołdy. Równo tu nic nie jechało, klejzy. Bo się lampa świeci. Lampa się świeci, a tam widać, to nie jest tym razem trąba powietrzna, tylko
para z koksowni Radlin prawdopodobnie. No i co dalej? Kaj tu jechać teraz, no. Znaków nie ma. Kaj się zakosili. Ja tu już był w tym terenie kiedyś, ale choby tak lekko po skosie pokazuje. Czyli moim zdaniem prawdopodobnie jest to tu. No, tu. Ten szlak. Nie ma znaków tutaj w okolicach Jankowic koło Rybnika. Lato oznakowane takie. W Rybniku było ok, ale tu lato. Tylko nawigacja GPX. Nie takie przeżyki jadą? Na dwie przeżyki? Ja. Na dwa wichajstry. One są chyba lepsze niż te przekręcane. Pewnie, coraz lepsze. Koro musiało zlość. Zresztą ta burza, co była w nocy, to ona tutaj tak pokazywało na te tereny. Musiało ciulnąć, zeszłe. Ale jest strasznie parno. Parno jest, no. To jeszcze nie jest dobre. Duszno. Ale jest duszno parno. Ale nie ma takiego żaru, jak był wczoraj. No. Jak my to jadymy. No teraz będziemy jakoś skręcać w lewo. Kurde, tu nie ma żadnego znaku, nic, tylko na nawigację. Tu. Dobrze to jadymy? Kurde, no się zgorzę chyba nie. Co? Jakoś to dziwnie to pokazuje. Dobrze pokazuje czy nie? Już tak ślad także obok szedł, ale... No to daczkej. Daczkej, dobrze, ja wjechało to rano. Ja teraz je dobrze. Widocznie może droga jakaś inni była. Tutaj tym się sugerujemy. Śladem GPX. Bo tutaj żadnych znaków nie ma. W tym terenie. Bardzo niedobrze, ładnie teren. Tak, to my już w Świerklanach. Ja tu znam te tereny, także nie jest problem, ale co najgorsze, jademy szlakiem z Rybnika na Ustroń zielonym i tutaj w ogóle nie ma żadnych znaków. Tylko i wyłącznie na GPX trzeba polegać. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Fatalnie. Dobrze, że ja tutaj te tereny znam. No ale szlak nie ma w ogóle oznakowany. Fatalna sprawa. Tutaj do władz Świerklan. Świerklany to jest powiat rybnicki jeszcze. Bardzo niedobrze, bardzo fatalnie. No to Świerklany dali są. Autobana A1 Bursztynowo na Gdańsk. Gorzyczek do Gdańska. My tu właśnie przejeżdżamy. Bardzo blisko Gogołowej mieszka. A my będziemy skręcać. To są szlaki rowerowe gminy Mszana tutaj. Jadymy tutaj. Tu. W stronę Gogołowej. Tak, tutaj. Zwykle też nie było oznakowania tutaj. To też ciekawa sprawa. Szlaki rowerowe gminy Mszana na terenie Świerklan, a to jest inna gmina.
bardzo blisko my są też chałupy, mieszkał mój tata i wujek. Tam się ginał w prawo. Właśnie do nich skręcało tam za tym lasem. Jest ta chałupa. Ulica Gogołowska, tak? A my jademy tu. W kierunku szeroki. Ja, tu się pojawiło jakieś szczątkowe oznakowanie tego szlaku. To co tutaj widzicie, to jest hołda boryńsko. Gruba Borynia, tutaj sobie jakiś tor nawet urządzili. A tam wejść nie wolno. Jest widok na Połomia i na Świerklanie. No tu już wiele razy był. Tam, kurde, jakby tego lasu nie było, to tam było widać brzegi. A może i nawet coś tam widać. Prawdopodobnie ja. Ale to jest tamten teren. No, jest dość sporo kępa, taka sztajfa. Widać kościół w Połomi, kuminy z Dziećmorowic w Czechach. A, no gdzie dało bierzemy ta hołda boryńsko. Szuszle i goni. Jeszcze chyba nie jechał. Tu chyba jeszcze nie był w tym rejonie. Znaczy się w tym rejonie żech był wiele razy, ale na tej drodze nie. No i mamy sztajfka. My bardzo blisko KWK Borynia i oznakowanie się poprawiło na tym odcinku. Glajzy kopalniane. Teren SW, no. Jako rzeczka płynie przez to. Prosto. Prosimy się do naukę. Ciekawe co by powiedzieli. Myślisz, żeby cię przyjęli? Ciekawe co by powiedzieli. A może by nie odmówili. Albo udają, że ich nie ma. Co? Daję wejść chyba. Poza tym o 11:30 to chyba jeszcze trochę za wcześnie na obiad. Bierza wyciągowo i szybko. Borynia. Jedynie Jastrzębia my są. Prawdopodobnie sołectwo Borynia. Bo tu są sołectwa w ramach miasta. Nie dzielnica, a sołectwa. Tak samo jak Szeroka jest sołectwo. Ja, Sołtysa mają. Tak, tutaj mamy pałac w Boryni. Sołectwo Borynia w ramach Jastrzębia.
bardzo ładnie zrobiony pałac, obecnie hotel i restauracja. Do której z pewnością trzeba iść w łańcuchu. To taka nie byle jako restauracja, tutaj taki ogród też jest dość duży. Ale taki podany to jest jak w Pszczynie. Tak, w Pszczynie jest dużo większy. Bardzo fajnie odremontowany, widzę. To był remont, jak ja tu kiedyś przyjechał. Bolinia. Obok szlaku właśnie jest tak coś. Sołectwo Szeroka w ramach Jastrzębia Zdroju. Szeroko podaszyło. Ja. W kościele, że wiele razy był. Muszatwo. Skręcać? No. Jeszcze może podejdziemy. Nie, bo czytania są to za... To dopiero początek myśli. Tu? Tyzia faktycznie była. Bo już to chyba nawet słychać, że mi już w duchu burczy. Kościół Wszystkich Świętych. I z Duchem Twoim. Widzicie gości? Na linach wiszą. Na tym szybie wyciągowym. Ja pierniczę. Alpiniści, kurczę. To już jest teren KWK Zofiówka. Tutaj też dosyć sporo zakażeń koronawirusem. Jak przed wojną. No, nawet ja? Zofiówka. Tam jakiś żule. Epicentrum koronawirusa na Śląsku. KWK Zofiówka. Ja. To specjalnie na złość jest zrobione. Na swój. Jest brama wjazdowa. Jeszcze bocznica. Nikt nie jedzie. Dobrze, te wrota są. To na problem, bo jak mamy w ogóle nic nie jeść, to jest prawo. No i skręcamy w prawo. Tu. Czemu mnie pokazuje prosto, a tu w lewo? Jakoś po chnocu nie zdążę.
Ślad nie zgadza się ze szlakiem. A, zgadza się. Teraz ja. Wyobraźcie sobie, że tym autem jedzie policja. Mieli mundury, ale auto nieoznakowane. A to skurczy być. Widziałaś tych panów? Nie. To auto dostawcze to była policja. Ja? Ja. Auto nieoznakowane, ale oni w mundurach byli. Pewnie koronawirus. A, może kogoś na kwarantannie sprawdzają. Ulica Bukowa, ale my jedziemy tu. Do Jastrzębia. Jastrzębie tak w pewnym sensie mijamy. Już no, w granicach administracyjnych my są cały czas. Od Boryni. A za chwilę wyjadziemy. Jeszcze tylko bzie. I będzie fajna. Coś nie, bo nawet widowice. To może być cisuszka albo Rudawa. A tak, sprawdzają na kwarantannie. A my jademy, tutaj. Jademy prosto. Szarżują. Oni szarżują, wiesz? Polowanie na ludzi na kwarantannie. Obejdziemy ci tu jeszcze dojedziemy, bo my się na to przeszalają. Sprawdzimy tutaj, jaki żarci jest, tak. Widziałaś? Oni kontrolują ludzi na kwarantannie. Mamy taką sytuację. Idziemy iść do pizzerii. Ja w Szczęgiu. Pizzeria okazała się być zakładem pogrzebowym. No i raczej bymy pizzy nie kupili, ale prędzej trumnę. I takie rzeczy. Dlatego raczej nie. Musimy się wrócić na ślad. Problem jest taki, że coś kejnum tu zaczyna pyrszczyć. W tym miejscu przed nami jest Torg w Jastrzębiu, arkibożka osiedle. Z tego czasu się tu bywało. No, co miesiąc. Co miesiąc się bywało, ale to jaki był powód tego? Do tego Gwarka my jeździli, ja chyba, nie? Ja mięso kupowałam. Bo tata dostawał na kopalni jakieś kartki, nie? Aż zapiszczał. Gdybyś musiał helikopterem przelatywać. Jak taka starsza osoba pójdzie, kulawo, to nie to nie zdąży. Kiedy się chce w aucie ogłuchnąć. Tutaj sam jest Torg w Jastrzębiu. A kiedy się jeździło, tam się parkowało auto. Z tym też był problem w dniu targowym. Wędliny, mięso. Dyskoteka lata 80. Mnie by się zmierzło tak czekać na tym postoju taksówek. Jeszcze jakaś na terenie Bzia chyba. Jeszcze są jastrzębskie znaki ulic. Tym Jastrzębiem Stokiem. Czarny ślad turystyczny. Ale to jeszcze chyba gdzie jest. W każdym razie mamy jechać cały czas prosto na razie. Wysokość 316
metrów nad poziomem morza miesiąc. Tak się waho w okolicach 320, nie? Ale kiepy są, ale generalnie rzecz biorąc nie ma najgorzej. Nie ma źle. Także damy radę. Jedziemy prosto. Była ponoć droga na pielgrzymowicę. Plan minimum zakładu dojazd do Zebrzydowic. To słuchajcie, sprawa jest taka, że mamy dopiero godzina 2 po południu, a pociąg, cuk, ten w razie ostateczności jedzie dopiero po 7. 5 godzin czasu. Ludzie, to do chałupy bym nie zajechać na kole. No cóż, chyba te 10 zł przepadnie. Ale to nie mają takich. Pracuje się solidnie na maszynie, to można sobie pozwolić. Gdyby nie te chmurska, to by były widoki. Byłyby widoki, tam jest jakaś główna droga. No i co chwila nam tu pyrszczy. Tak lekko, nie wiem czy obiektyw nie ma zapyrszczany. Tak, nawykali my wyklana, że jest tu lato, a my wjechali do gminy Zebrzydowice i mamy taki oto teren. Trochę nieciekawie, bo jedziemy jakimś chodnikiem zarośniętym. W ogóle zero oznakowania. Takiego czegoś, że nie przewidywał, że pojadę przez takie busze błota. Podyndymy się tu. Ale fajny las. Nawet. Fajny las. Może słupki tutaj będą. Cieszyńskie albo jakie. Sakramencki. Dziury. Wygląda na to, że to jest katastrofa, taki tempo. Nie runie. Po takich dziurach jeździć. Ja to nie, jeszcze stodoła tu jakoś. Ja tak rozpędził, to by prosto w tę stodołę przyrypał. Ślepiec. Jeszcze. No my już są przy stawie. No my już przy stawie są w Zebrzydowicach, to zaraz bierzemy. Ja, no to tutaj spotkamy się z pętlą euroregionalną, Euroregionu Śląsk-Cieszyński, którą my jechali w poprzednim filmie. No i plan minimum można uznać za wykonany. Ja, to jest ten czerwony szlak. Ten szlak.
finał będzie impreza. Jest restauracja. Gdzie jest restauracja? Nie wiem. Daj spokój. Karwina Petrowice Godów, nie? A nie tam, nie tam. Drugą stronę. A po co? Dziesiąt cztery kilometry. Słabo. Ja, no to tu jest genał pana Zerzydowice Przewinia przez Czechowice Dzielnice i przez Zambrzeg i przez Czarnomyśl. Tutaj mu mieli wracać cugiem, ale z powodu tego, że my przyjechali o 5 godzin za czas, no to jest to po prostu bezsensowne. No, jak ktoś pamięta, to tutaj mnie deszcz złapał, jakże tu był ostatni raz. Nie wiem, kiedy to było. Ja. I tu Rzech odpoczywał. Jest w tym momencie sum już w tej chwili. Mama Diola już tu Rzech, ja tutaj piszę, tu jesteś. Remiza mała, to jest nas. Jademy w kierunku Kończyc Małych. Kończyć Wielkich i tam być może już skończymy Tarajza. Znaczy się tym szlakiem. Bo to ja to chcę podzielić na kilka etapów. Ale w każdym razie teraz mogę powiedzieć otwarcie, że ten szlak jest ciulato oznakowany. Zwłaszcza tam w rejonie Świrklun i tutaj w tym rejonie też jest ciulate. Widać, że to jest nowe w tym momencie, ale popatrzcie, co te pieryńskie kopidoły robią. Ogłoszenie o wściekliźnie musieli nakleić na szczałce. Szczepieniu psycha, nie o wściekliźnie. Spojrzyjcie się, jakie tu jest muzeum. Stare Ukrainy. Coś pięknego. Silniki. Ja. No, fantastyczna sprawa. Ja. Na takim podobnym, że jeszcze niedawno jeździł. Miał około 28. Tak uwaga jeszcze mu w hołpie. O, gnał. Młynki do kawy i jeszcze Muzeum Audius. O, to niepiękne. Tamty kanciuki. O, dzik jeszcze, widzicie, dzik tu jest. To taka furgonetka jak drużyna A miał. Kojarzycie? Ten serial, V.A. Baracus, Hannibal, Mardok, Buźka, drużyna A. No to jak ktoś nie wie, to jest słynna droga do Czech w Kończycach. Nie, ale już źle pojechał. No już alarm. Już się odzywa, że źle pojechał. Jak się nie patrzy na nawigację, o oznakowaniu nie ma. Nie ma nic. Ale się już odezwał. Dobrze.
tutaj z reguły jeżdża do Czech. Sytuacja jest taka, że Polska otwarła granica. Czechy oficjalnie od 15 czerwca, czyli od jutra, ale nie z województwem śląskim. Nas uznali za zagrożenie. I nie wiadomo, jak to będzie. Czekamy, co zrobi nasza władza wojewódzkie i polska dyplomacja. Bo coś tu mi nie gra. Coś tu śmierdzi. Ja weź mamy szlaki jakimiś miedzami. Cegły. Nawet tu są, trzeba dać pozór. Pisało niebezpieczny zjazd. Luźne kamienie, Ave Maria. To już tu było robione w tym kościele. Kręcimy w prawo. No. Już te znaki są lepsze. Odcinku. Tak, ja bym nie wiedział. Czyli ja bym tam. Nie, nie dowiedział. 57 km/h. Jeżdżamy obok folwarku Karłowiec. Ja tu wiele razy był w tym folwarku. Do 1945 roku był on własnością dobrej pani, czyli hrabiny Gabrieli von Hun und Hohenstein. Także naprawdę warto tu przyjechać. Swego czasu gościła tu też pani premier Ewa Kopacz. I też warto wjechać. Ja tam nie będę wyjeżdżał, ale tutaj mamy też pałac Gabrieli von Hun und Hohenstein. Tam dalej, jak się wiedzie, to jest najstarszy dom na Śląsku. Jak też oglądał moje poprzednie filmy, to tu też rajzy były z panem Jurkiem. Dobra pani, tak, Gabriela von Hun und Hohenstein. Trudno się to wymawia. No bo co po niemiecku. Dobra, mnie też. Wielki. To jest ona. Gabriela von Hun und Hohenstein. We własnej osobie. Tutaj chcemy w Pawlachu taki pomnik pamięci hołdzie ziemi cieszyńskiej, lasom i polom, leśnikom i myśliwym koło Łowieckie Brzezie w Pawlachu są 60. rocznicę powstania. Ten, kto zasadził drzewo, mierzył na późno. Pamięci pokoleń leśników, pamięci i pielęgniujących lasy nad leśnictwa w 95. rocznicę powołania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 6 września 2019. Fajne, to jest fajne miejsce. Stosunkowe. Ej, jadę dalej. Ja już jestem w Zamarskach pod Cieszynem. No, jest tu co kręcić. Tu jest fest Sztajfa. Ale mamy drewniany kościół. Piękny kościół.
Ja już wjechał do Gumnej, a niestety widoków dzisiaj za bardzo nie mam. Tak widać, góra Chełm. Fajnie polecam. Gumna, Bażanowice i Dzięgielów i zjeżdżamy. S52 ekspresówka. W Gumnej. No, tu już to oznakowanie jest lepsze, bym powiedział. Także fajnie. To blisko Cieszyna joje. Dali tutaj się w okolicach Gumnej. No, takie oto fajne teryny. Świetnie będą zrobiły. No, górek jest już w cholerę. Ja teraz odbijemy jak prawo. No, zaraz się dowiemy, co jeje. Bażanowice prawdopodobnie. Następna miejscowość będzie Dzięgielów. I w Dzięgielowie pożegnamy się w tym placu. A to będzie oznaczało, że będziemy go mieć przejechanie w całości. Ja, Bażanowice. Zaś trochę pyrszczy. Mam nadzieję, że na tym trochę się tak skończy. To co tak rzymczy, to mój suzbech w środku trochę się już wyrobił. Tak, tutaj mamy bana ze Skoczowa na Cieszyn. Jak widać, jest wszystko rozebrane i będzie wszystko nowe. Będą tutaj zaś cugi jeździły. Także fajnie. Glajzyno na przejeździe dostało. Swoją drogą to fajna trasa rowerowa by była. Tak, no to ja już jestem w Dzięgielowie. Nie ryzykuję tam przejeżdżać, bo to będzie gładki. Ale jest przejazd przez rzeczkę. Jest. A więc to zamek w Dzięgielowie. Tu w tym miejscu, że wtedy kończył. Wow. Ale jaja. Przejechałem go cały. Normalnie szpak. No, wszystko wieczór. Tak około 9 pewnie wydawał. To już jest granica polsko-czesko w Leśnej Górnej. Od polskiej strony nie ma już nikogo. Ale od czeskiej strony widać policja czeska stoi. Stop kontrola. Nie ma siły, nie przejadymy. Ta droga, która jest tutaj już po lewej stronie, to jest czeska droga. Teraz jest pytanie, co dalej? Tam widać kopczący trzyniec. Widać już czeską stronę. Czeskie znaki, no niestety nie ma siły. Przejechać nie przejadymy. Nie ma szans. A już nie. Na tę drugą drogę już nie ma szans, nie przejadymy. Nie ma lipy. Ja tam na wprost to brązowe, to widzicie kamieniołom w Leśnej. Jeję w Dzięgielowie zaś na zód. Szybko tam koło granicy przejechał. I teraz już się kiedy jadę chałupy. Już jest 6 wieczór.
Dzięki. Bez wracania się. A tutaj jest taki charakterystyczny dach. No co to było? No kolej linowo z Goleszowa właśnie do tego kamieniołomu, to już wcześniej pokazał. Czesko policja pilnuje granicy. No tak nas w balona zrobili niestety, Ślązoków. Innych Polaków puszczają, a nas nie. Generalnie rzecz biorąc, ten szlak zielony jest no całkiem niezły. Tam z Rybnika jak się jedzie, no to tak jeszcze mało interesujące tereny, tam te kopalnie w Świerklanach, w ogóle Ciula, to się tereny już lepsze. Ale znowu oznakowanie zero, praktycznie. Dalej Jastrzębie, oznakowanie też daremne. Teryny, no już takie w miarę. Dopiero jak się jedzie z Jastrzębia na Zebrzydowice, tamte tereny już są całkiem fajne. Oznakowanie dali daremne. No i tutaj już tereny z Zebrzydowic na Dzięgielów. Dużo górek. Największy podjazd to jest w Zamarskach. Tereny już naprawdę fajne. Oznakowanie dali pozostawia wiele do życzenia. Ale generalnie rzecz biorąc, całkiem nieźle. Odcinek tutaj od Dzięgielowa do Ustronia już był wcześniej przejechany. Jeśli chodzi o tereny od Dzięgielowa do Ustronia, jego przejechał odwrotnie, od Ustronia do Dzięgielowa właściwie. No jest dosyć spory podjazd, dosyć sporo sztajfa tam w okolicach Czantorii. Także no, wyma go siły. Oznakowanie też dalej daremne, także ogólnie daremne jest oznakowanie. Brakuje dużo tych tabliczek. Gdyby nie ta nawigacja GPX, to ja by się po prostu stracił na tym szlaku. Tak więc no, w skali od 1 do 6 na takie 3 na szynach, jak to się go dało w szkole. Ja truja na glajzach może być, jeśli chodzi o oznakowanie. Jeśli chodzi o walory, to jagodą. Im bardziej na południe, tym lepiej. Ale ogólnie polecam. Ale bez nawigacji GPX, bez śladu się nie ruszajcie, bo stracicie się po prostu. Dobra, to tyle podsumowania z tego szlaku. Teraz jeszcze trzeba jechać do chałupy. A mamy 90 km. Koło 130 będzie. No nie, przesadziłem. 120. Tak, to już Godziszów. Zobaczcie, kurde, wybrało się. Klara się zjawiła. Na sam koniec. Góry jeszcze trochę zamglone. Ale za nie szczęśliwy, że tu przejechał. Mariola, moczę go żałować. Za 200 metrów skręć w lewo. Teraz jada według nawigacji. Fajna sprawa. Przez taki coś się przejeżdża. Nieźle. Dobra, przerwa na batona i jedziemy dalej. To nie dotyczy rowerów. Nad nami droga krajowa 81.
Tam widać remontowany most kolejowy. Wisła skoczona. Skręć w lewo, no to skręcony w lewo. Za 400 metrów skręć łagodnie w lewo. Łagodnie w lewo, czyli pod most. Tak, no to ja już jestem w lesie, jak widać zresztą. Sytuacja jest taka, że no, ten szlak już mamy przejechany cały. Jak wygląda, tak wygląda. Przed chwilą rektor zresztą godał na filmie. Pogoda dzisiaj nam dopisała. Co prawda teraz, jak już się to wszystko kończy, wyszła klara, jest słońce, także trochę nam... Trochę nas tak skropiło, ale ogólnie rzecz biorąc źle nie było, tak się rymuje. Tutaj wjedzie ostatni odcinek szlaku rowerowego z Cieszyna do Landeka. To jest jeden ze szlaków Euroregionu Śląsk-Cieszyński, także też polecam do przejechania. Między innymi prowadzi też przez Zamarski i tam w Cieszynie też trzeba uważać, bo no, kiedyś menda po prostu znaki wzięła, nie? I to jest w ogóle plaga na tych trasach rowerowych, że są znaki, są poprzekręcane, poobracane, w ogóle wywalone gdzieś. Tak, chociażby przypadek Wiślanej Trasy Rowerowej przy remoncie torów w Zabrzegu. Także no, strasznie to wygląda, ale no, na wandali nic nie poradzimy. Trzeba po prostu tego pilnować. 100 km już mamy przekroczone, dokładnie jest ich 110, także fajna sprawa. Jest już godzina 20:08 wieczór. Przed chwilą gadał z panem Wojtkiem z Pisarzowic, z tym, który ze mną jechał na Wadowice. No i sprawa jest taka, za tydzień, w niedzielę, 21 czerwca, mamy rowerowe powitanie lata. Start jest pod kościoła w Miliardowicach, w Ligocie Miliardowicach o 12:30. Jadymy około 48 km dookoła Jeziora Goczałkowickiego. Tak oto, można powiedzieć, dziecięco trasa. Jakichś specjalnych górek tam nie ma, nic takiego. Także no, no można jechać, nie? Nawet z dzieckami małymi. No, takimi 10 roków to spokojnie przejadą. Jedzie się trasami rowerowymi o małym natężeniu ruchu. Także kto chce, to niech jedzie. Jak to nie chce, to niech nie jedzie. Jeżeli ktoś nie wiedział o tym do tej pory, dzisiaj było ogłoszone w kościele na Miliardowicach. Także zapraszamy. Dzisiaj oni ma organizator, także... Ale no, w imieniu organizatorów już zapraszam. Dobra. Dobra, koniec tego oględzenia. Pędzimy dalej z tym moim towarzyszem, który będzie musiał mieć wymieniony napęd, czyli zębatki i keta, no bo przeskakuje, za bardzo przeskakuje. Zajechałem go już po prostu. Dobra, jadymy. Ostatnia prosta, jak to się go dajemy. Tak, właśnie tutaj w tym miejscu się kończy ten szlak z Cieszyna do Landeka. Jenim fragment tutaj jechał. To, co tutaj jest, ta tablica, to były szlaki rowerowe Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Tylko no, oczywiście tablice rozwalili. O właśnie, tutaj jest zaborze Cieszyn. Ten szlak się tutaj zaczyna. Do Cieszyna 42 km, bardzo fajny szlak, urokliwy. Tutaj, jak widzicie, jest jeszcze stary przebieg Wiślanej Trasy Rowerowej. Ona obecnie idzie tą drugą. Także trochę niefajnie ją zrobili. Ajo jada prosto. A to już ostatnie 3 km tej rajzy.
Fajnie jest, że wiesz, to się przylepie. Bo może się wracać niepostrzeżenie, inkognito, żeby nikt nie widział. No, oczywiście widz taki, tu proszę, na sam koniec się Klara zrobiła. Fajnie to ludzie. Tutaj mamy pomnik postawiony lasom. Dobrze, droga między Bronowym a Czarnolesiem. O, znak stoi. O, to super. Że stoi. No, co się tam robi? Leśniki? Tutaj ktoś ewidentnie próbował do przykopy jechać. Znak stoi. Elegancko. To ja teraz się zbiją już w mój teren. Trochę takimi dziwnymi terenami, ale najkrótszym. No i przede wszystkim trzeba się chłopie obejrzeć, czy nie ma jakichś kryszczy. O kurde, tu jest mokro. Ale jakoś przelewem po krzywie mnie poparzyły. Będzie dobre krążyni. To 15 km, no proszę. A o tym spokój. No, ten pierwszy odcinek tej trasy tutaj nie jest za ciekawy. No, tutaj ja przejedę po deszczu. No, jeszcze się jakiś bruzda. Tak, jeszcze Keta się też, ona go przypomina cały czas, że trzeba już ją zmienić. Dobra, tutaj muszę mi chwilę podejść, żeby tu żadnej zmieni nie było. Nie wiem, poszły spać pewnie. Zobaczcie, że idę takim terenem, ale nie chcę się już tam do Czarnolesia jechać. No. Jest tylko do serwisu. Zmienić Keta i zębatki. Bo na rumplowani już się nie ma co pchać. Ostre. Już kraftowy godoł nigdy nie jeździ po korzeniach, zwłaszcza jak są mokre. A ten był suchy, ten też jest suchy. Trzeba go pokonać. A było nie. A, ja jego.
Tak, tu jest skrzyżowanie linii leśnych. Rysi Pierun tam na motorze jeździ. Na krosowie. O, woda. Co robimy? Wyważymy. Obejść, ale tu też są dziury. Czerki są w ogrodzie. No to by było śmieszne, jakby się teraz na sumku nie wdupił szłopem do wody. Ja wiem, że tamte niektórzy uznają, że jest nienormalny, że jeżdżę po takim terenie. Ale jak chcesz jechać na skróty do domu, to każda droga jest dobra. Ona jest dość wysoka. Już widzę cywilizację. O, jeszcze większe krążenie będzie. Przy samym wyjeździe z lasu. Coś pięknego, tyle kokrzy. Ja. Fajnie. To jest na drodze. No i wyjechać. Dobra. Józef jest u siebie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Było fajnie. Jest 115 km co najmniej. Także mega fajnie. Rajda udała się. Super. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia na trasach.